To była prawdziwa grafka dla miłośników historii i wojskowości. W niedzielę, 7 lipca, na terenie skansenu bojowego w Miszewie odbył się 5. piknik militarny. W tym roku to taki skromny nasz jubileusz, 5 lat pikników militarnych, które odbywają się na skansenie, no i ogromna liczba odwiedzających. Rokrocznie już jest ponad 10 tysięcy, w tym roku przekroczyliśmy 6 tysięcy. Dużo atrakcji przygotowaliśmy na ten piknik. Piknik zainaugurowano w Centrum Kultury i Tradycji Historycznej. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz gminy Marek Drapała, który opowiedział o założeniach tego wydarzenia. Tegoroczny piknik został zorganizowany m.in. dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po tym krótkim wstępie przyszła pora na dwie małe uroczystości. Pierwszą z nich było odsłonięcie wyjątkowej rzeźby. Jest to rzeźba naszego lokalnego rzeźbiarza, pana Rudolfa Marciniaka. Jest to orzeł piastowski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Odsłonięcia dokonali wójt Marek Drapała i autor pracy Rudolf Marciniak. Chwilę potem uroczyście odsłonięto wystawę umundurowania z okresu września 1939 roku. Tu honory czynili gospodarz gminy Marek Drapała i prezes LGD Puszcza Kozińska Irena Bielawska. Nowa ekspozycja powstała bowiem przy wsparciu LGD, a eksponaty wzbogaciły zbiory skansenu. Tych z roku na rok przybywa coraz więcej. Prywatni kolekcjonerzy, jak zobaczyli, że zaczyna to tętnić życiem, wobec tego zaczęli gdzieś tam z zakamarków swoich szaf wyciągać różnego typu i umundurowanie, i artefakty, które gdzieś kryły się po szafach, ewentualnie zostały odnalezione na tak zwanych wykopkach i to znalazło to swoje miejsce godne i jest ładnie wyeksponowane i rzeczywiście jest ich coraz więcej. Dalszą część wydarzenia poprowadziła Elżbieta Wachnik, a dla zebranych wystąpiły zespół Melodia z Magnuszewa oraz chór dziecięcy Żołnierze Września 1939 garnizonu Dęblin. W tym samym czasie na terenie skansenu na dobre rozpoczynał się piknik. Na odwiedzających czekały najróżniejsze atrakcje związane z historią i militariami. Była m.in. prezentacja amerykańskich jeepów z okresu II wojny światowej, a także różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Można było zobaczyć m.in. trenażer czołgowy czy SSD, czyli startowe stanowisko dowodzenia. O kolejne atrakcje zadbały różnego rodzaju grupy i stowarzyszenia, których do Miszewa przyjechało około 30. Wśród nich nie mogło zabraknąć Kozińskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Spytaliśmy, co jego członkowie przygotowali na ten dzień. Jest stanowisko Wojska Polskiego, umundurowanego tak, jakby byli już umundurowani żołnierze we wrześniu 1939 roku. Wraz z wyposażeniem, czyli ciężkim karabinem maszynowym, ręcznym karabinem maszynowym, wyposażeniem osobistym, czyli karabinem Mauser. Oczywiście są też inne atrakcje dla publiczności. Dodatkowo jeszcze standardowo sekcja Wehrmachtu zapewnia rozrywkę najmłodszym jazdą motocyklem wraz z koszem. Także myślę, że to jedno z najciekawszych, co potwierdza długa kolejka, która jest do Mirka, który jeździ, wozi te dzieci. Kilkanaście metrów dalej swoje stanowisko rozłożyli członkowie grupy historyczno-edukacyjnej Szare Szeregi. Prezentowali oni sprzęt i wyposażenie powstańców warszawskich. Jak usłyszeliśmy, w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania zaangażowali się w bardzo ciekawy projekt. Na obchody przygotowaliśmy specjalną rzecz, samochód pancerny Pocztylion, zbudowany na podwoziu Chevroleta 157, czyli pojazdów, które były produkowane w II Rzeczpospolitej w fabrykach Lipopa w Warszawie na Woli. Pojazd zrekonstruowaliśmy w tym roku, w środku będzie kino edukacyjne, które będzie przede wszystkim edukować i wychować, bo to najważniejsze, jeżeli chodzi o ukazywanie historii młodym ludziom. Co kilkanaście minut Pocztylion wypełniał się grupkami dzieci i młodzieży. Chętnych do oglądania filmów edukacyjnych nie brakowało. Są to filmy o zawiszakach, najmłodszych żołnierzach Armii Krajowej, BS-ach, bojowych szkołach, czyli czasu konspiracji, okupacji niemieckiej 39-44. Jest to czas, kiedy działają Szare Szeregi. W tym roku także wypada 80. rocznica powołania Szarych Szeregów, 27 września 1939. Oprócz historycznego uzbrojenia było także miejsce na współczesne, w tym to najbardziej nowoczesne. Po raz kolejny do organizacji pikniku dołączyła radomska fabryka broni, która pochwaliła się swoimi najnowszymi modelami pistoletów i karabinków.
Najnowszym karabinkiem, który dostarczamy do polskiej armii, jest karabinek MSBS Grot. Dostarczyliśmy już go ponad 23 tysiące. Pierwsze jednostki broni trafiły w roku 2017. Systematycznie realizujemy te dostawy również w roku bieżącym. W miesiącu wrześniu dostarczymy również dla polskiej armii pistolet WIS 100. Jego wersja robocza była wcześniej PR-15 Ragun, w tej chwili już ma nową nazwę. Jest to, tak jak powiedziałem, 9x19 pistolet WIS-100. Co ciekawe, fabryka broni przygotowuje broń także na rynek cywilny, czego mogli dowiedzieć się zwiedzający. Wśród prezentowanych modeli był m.in. pistolet Walther P99, który od lat znajduje się na wyposażeniu polskiej policji. Wśród kolejnych atrakcji przygotowanych na ten dzień były m.in. strzelnica ASG, tor przeszkód, stanowisko do rzutu granatem czy koncert na terenie skansenu. Ponadto w gronie wystawców byli także artyści z grupy twórczej Wena z KDK, którzy zaprezentowali swoje rękodzieło. W przerwie od zwiedzania stoisk wszyscy chętni mogli udać się na wieżę widokową, by nacieszyć oczy pięknym krajobrazem. Organizatorzy zadbali również o różnego rodzaju pokazy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja tresury psów wojskowych. Jesteśmy ośrodkiem, który szkoli psy na potrzeby sił zbrojnych. Jeżeli chodzi o rasy, to w tym momencie głównie przeważają owczarki belgijskie, zdarzają się oczywiście także owczarki niemieckie. No i szkolimy psy tak naprawdę na wyszukiwanie materiałów wybuchowych, narkotyków, czy na właśnie gryzienie tak zwane, czyli pracę, jeżeli pojawia się osoba nieuprawniona. Podstawowe szkolenie takiego psa trwa pół roku, ale psy rozwijają się i szkolą się przez całe swoje życie. O tym, jak wyglądają efekty takiego szkolenia, można było przekonać się w Miszewie. Przygotowaliśmy pokaz ogólnego posłuszeństwa psów. Będzie to najpierw pokaz ogólnych umiejętności, jak psy wykonują komendy stawiane przez przewodników. Następnie przejdziemy do elementu, w którym psy wykonują pracę, jeżeli na posterunku pojawia się osoba nieuprawniona i pies wtedy musi odpowiednio zareagować. Jak co roku, nie mogło zabraknąć też inscenizacji wojennej. Tym razem rekonstruktorzy pokazali kilkuminutowe starcie polskiej piechoty z niemiecką artylerią. Organizatorami 5. pikniku militarnego były gmina Magnuszew, Gminna Biblioteka Centrum Kultury w Magnuszewie oraz skansen bojowy w Miszewie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz.